i czas na kartkę z kalendarza na 13 czerwca. Jest to czwartek, 165 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Antoni i Lucjan oraz Akwilina, Chociemir, Gerard, Gerarda, Gracja, Grzegorz, Herman, Lubowit, Olga, Peregryn, Tobiasz, Tryfiliusz. Nietypowe święta. Aha, no i oczywiście wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia imieninowe, urodzinowe i rocznicowe, jakieś święta obchodzicie. A nietypowe święta to Dzień Komornika Sądowego. No, nie wiem, czy tak pozdrawiam. No, trzeba wszystkich kochać ponoć, nie? Muszek. Święto Dobrych Rad. Święto Żandarmerii Wojskowej. Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat albinizmu. Światowy Dzień Wellness. A przysłowia to jest, tak, jest ich troszkę dzisiaj. Kto sieje tatarkę na Antka i Wita, to mu pięknie powschodzi i zakwita. Święty Antoni ogryce siać przypomni. Święty Antoni od zguby broni. Na Święty Antoni pierwsza się jagódka zapłoni. Żydko w Święty Antoni kwiat najtęższy wygoni. No, to wszystkie przysłowia na ten dzień. A co my tu jeszcze mamy? Słońce, świt. Słońce oczywiście w znaku bliźniąt, świt o 3:23, bardzo już wcześnie. To teraz chyba najdłuższe dni będą. Wschód 4:12, zachód 20:59 i zmierzch 21:49. Księżyc jest w znaku panny, zachodzi 56 minut po północy, a wschodzi o 11:34. Cytat dnia. Nie pozwólcie sobie odebrać pragnienia, by budować w waszym życiu rzeczy trwałe i wielkie. I to powiedział papież Franciszek. A w kartce biodynamicznej mamy ogólnie korzystny okres siania i sadzenia. Niektóre rośliny mają szczególne dni siewu i sadzenia, to są to korzeniowe. Jest to również ogólnie dobry czas na wykonywanie prawie wszystkich prac w ogrodzie i polu, które mają cokolwiek wspólnego z sianiem, przesadzaniem i sadzeniem roślin. W tym dniu nie jest wskazane robienie przetworów z owoców i niekorzystny to jest okres zbiorów. Zebrane w tym czasie owoce będą się źle przechowywać. A czasami się zastanawiamy, dlaczego nam coś nie wyszło. Robimy wszystko tak samo, a potem się zepsuło w słoikach. Może coś w tym jest. Także to wszystko w dzisiejszych kartkach, a nie jeszcze zdrowie i uroda. Zobaczymy, czy tu coś nowego jest. No, jest dobry czas na obcinanie włosów. Włosy ścięte w tych dniach utrzymują dłużej formę i piękno. Najlepsze dni do zrobienia trwałej ondulacji. Nie wiem, czy to wraca znowu ta trwała ondulacja. Może tak. Bo był taki czas, że jak się robiło trwałą, to tak to było tak niedobrze widziane, nie? Ale coś mi się zdaje, że chyba teraz znowu to wraca, ta moda. Jest też czas sprzyjający przyswajaniu przez organizm odżywek i wspierający działanie maseczek i dobry czas na masaż regenerujący i wzmacniający z użyciem olejków. No i to wszystko w dzisiejszych kartkach z kalendarza. Zapraszam na dalszy ciąg vlogu. No i witam serdecznie. Skabuł się oczywiście w mojej ulubionej, w jednej z ulubionych filiżanek. No, witam. Dzisiaj jest co? Wtorek. Witam wtorkowo. No i zabieramy się za ten dzień. Jestem dzisiaj troszeczkę niewyspana, wam powiem. No ale co zrobić? Może w ciągu dnia mi to przejdzie, może po kawusi mi się poprawi. I już wiem, przypomniałam się, bo wczoraj wam mówiłam o tej begonii, że ona jakaś inna,
że to może być ta czerwona czy coś, bo kiedyś kupowałam żółte i czerwone, a tylko mi te żółte kwitły. A teraz mi się przypomniało wczoraj wieczorem albo dzisiaj, że to jest inna begonia. To jest ta, która ma pomarańczowe liście. Nie liście, tylko kwiaty. I ona tak pachnie troszeczkę, tak zalatuje różami. No. A ja sobie ją tutaj tak narudam. No może tak mi będzie zapaszek przed do pokoju, a jak nie, to jak później, to może ją dam sobie na okno tam. Tam, gdzie siedzę i się nagrywam. Jak będę jeszcze się tutaj tak nagrywała, bo jak będzie upał, no to rano się mogę nagrywać i będzie mi pachniało. Zobaczymy. Ale już mi się przypomniało, wiecie, mam pamięć taką, że w końcu kiedyś mi się coś tam przypomni, nie? A chyba wam tu za blisko pokazuję. No jasne, że tak. No. Także na chwilkę na ten usiądę sobie tam i tak wam koszę tą kamerą raz tu, raz tam. W każdym razie kwiatki mi już wystają. O, troszkę już wystają na zewnątrz. Te u góry też. Już się nieźle mają. No. Dobra, idę na krzesełko. Biorę moją kawkę. I idziemy. Tak, tu na chwilkę. Ostatnio coraz później tu siadam. Się troszkę napiłam, przeczekałam, aż ten samochód głośny przejechał i co? I znowu widzę, że trzeba by tu podlać. To jest ta ziemia jest taka, nie jest mokra, znaczy się bardzo sucha. Tutaj się wlewa i wlewa i wlewa, on potem pęcznieje tutaj, ta doniczka, a u góry wygląda ciągle sucho. No. I co wam powiem, jest tak, nie powiem, że rzeźko, ale muszę siedzieć w sweterku. Jest 16 stopni, poranek, no i już bywało lepiej. Wyciągnęłam sobie drożdże, bo sobie myślę, że zanim pojadę z Wiki, to bym wzięła te drożdże już do butelki i na ogródek, żeby potem popryskać, ale nie wiem, czy zdążę to zrobić tą miksturę. To tych, żeby to wziąć ze sobą, albo dopiero później, jak przyjadę. Także dzisiaj jeszcze muszę podjechać na stację, zatankować, na zakupy. No, ale chyba nie będzie aż takiego słońca. Może do tego czasu, zanim pojadę to popryskać, jeszcze nie wyjdzie słońce, to by było lepiej. Bo to by sobie tam pracowało, a wiecie, nie chcę, żeby na to popryskane rośliny zaraz tak słońce świeciło, bo może je poparzyć. No. Te szorki śpiewają, ale też gdzieś tam w tle jakieś wrony słyszę, co one to kraczą i kraczą. W ogóle to zauważyłam, że one wcale stąd nie odlatują. One tu już chyba są i w lecie, i w zimę. Przecież jak są takie bardzo gorące lata, to pewnie siedzą w lesie. No. Także w tym tygodniu już chyba pierwsze takie znowu ciepłe dni będą. Zobaczymy, jak to będzie. Wcześniej patrzyłam na sobotę, to miało być 20 stopni zaledwie. Teraz widzę, że jest 25 chyba, czy 6, no to nie wiem. To się zmienia tak jak w kalejdoskopie. To już wiem teraz, dlaczego wam wczoraj chyba o tym kalejdoskopie opowiadałam. To albo wczoraj. Bo właśnie, pewnie też doszłam do tego, że pogoda się zmienia jak w kalejdoskopie i potem nie skończyłam i potem gadałam o kalejdoskopie. No, a chciałam jeszcze też powiedzieć, chyba zauważyliście, że dzisiaj nie było parzenia kawy, bo wiem, że to może być nudne, to może być też odczytywane jako ta intro, także intro jest skrócone, no i bierzemy się za ten dzień, tylko nie wiem jeszcze, kiedy wrzucę kalendarz. Wiem, że niektórzy nie lubią kalendarza, niektórzy lubią kalendarz, bo im się przypomina o czyichś imieninach, urodzinach i tak dalej. Ale to takie jest przypomnienie, taki początek dnia. Myślę, dobrze jest zacząć z kalendarzem, bo czasami człowiek tak w tym biegu życia zapomina o niektórych datach, a tak się może zatrzymać i oj, rzeczywiście, dzisiaj co, czy tamto, nie?
No ja tak ostatnio zapomniałam o dwóch moich ciociach, że mają urodziny. No bo tym bardziej, że do przodu nagrywam. No i później mi się to troszeczkę zapomniało. Także ostatnio mam taki troszeczkę kolorowy zawrót głowy, można powiedzieć. Jakoś tak, nie wiem, taki chaos zaczyna wkraczać i muszę to opanować. Bo na nic czasu nie mam. I ciągle jestem w nie... wiecie... Gdzieś coś pędzę, coś tam za późno. Znaczy się nie spóźniam się, ale gdzieś coś ciągle w biegu. O! Tak, nie mam czasu tak się zatrzymać, posiedzieć. Tak, tutaj chwilę teraz siedzę i piję tą kawkę. To już potem nie usiądę, tak. Parę rzeczy zaplanowanych, no ale zobaczymy. Dzisiaj nie muszę tak wcześnie jechać po Wiki. Chyba, że wcześniej rzeczywiście by skończyła pracę, ale wątpię. Także dzisiaj będę miała troszeczkę dłużej czas, żeby coś porobić. Być może dzisiaj te moskitery założę. No. To chyba będzie tyle. Nie będę przesadzała, nie będę was tutaj za długo męczyła rano. Najwyżej jeszcze może się samochodu połączę albo nie wiem. No, nie będę wam tutaj nudzić. Ale jest przyjemnie nawet na tym balkonie. Najpierw jak wychodziłam, to mi było zimno, chłodno. Ale jest fajnie, jeszcze będziemy do tego chłodu tęsknić. Jak się zrobią te upalne dni, to nawet rano jak się wyjdzie, to będzie bardzo ciepło, nie będzie tego oddechu takiego. No, ale człowiek ciągle narzeka, nie? Nie ma co narzekać, tylko brać to tak, jak to jest wszystko. Dobra, piję kawkę i zbieram się. A, zakupy. No, i dzisiaj znowu haul zakupowy, ale to już taki ostateczny, bo dzisiaj byłam na takich większych zakupach. Nakupowałam, najeździłam się po tych sklepach, no i na razie będzie spokój. Także byłam w Dino, w Carrefourze, w Lidlu i w Biedronce, no i na targu i na hali, przed halą. Na hali nic nie kupowałam, no, ale przed halą są takie kramy, takie sklepiki i tam w Jarzynowym też kupiłam ziemniaki. No. Na targu powiedziałam, że nic nie będę kupowała na balkon, ale pani mnie jedna zachęciła, powiedziała, że te petunie są bardzo pachnące. Były po 2 złote, to ja sobie wzięłam zamiast tych, jak one się nazywają, ale mi spędzi, zamiast tych bratków, to będę miała tam 3 petunie, takie fioletowe. I jeden wzięłam lubczyk, dlatego że miałam cały czas na balkonie lubczyk, ale w tym roku go nie ma. Więc sobie wzięłam taki lubczyk, żeby było takie, wiecie, na bieżąco, na świeżo. Kupiłam 3 kilo takich małych ziemniaczków. Jeszcze będę musiała do piwnicy iść po tą obieraczkę do tych ziemniaczków, bo one były po złoty z czymś, te ziemniaki. A w Stokrotce kupiłam koper i dynię. Jeszcze posieję tą dynię do donicy i zobaczymy. Wyrośnie to wyrośnie, nie to nie. No a koperek trzeba, bo koperku trzeba dosiać po prostu. No to tu mamy ziemniaki. W Stokrotce też kupiłam, tutaj pewnie nie widać, 10 kilo cukru. O, jest tutaj. 10 kilo cukru kupiłam w Stokrotce, bo była promocja chyba do dzisiaj albo do jutra. Po 3 zł za kilo, jak się weźmie 10 kilo chyba. No, czekajcie, nie jak się weźmie, limit jest 10 kilo. Jak się weźmie 5 kilo chyba, ale można wziąć 10, więc wzięłam 10, bo jest lato przed nami, czy jakiś owoc, czy coś trzeba będzie robić, potem do ciasta, potem się okazuje, że ja nie mam, bo ja zawsze całe życie miałam zapas cukru, mąki, wszystkiego. A teraz nie robiłam zapasów tak cukru i potem się nagle okazuje, że cukru w domu nie ma, jak chce się ciasto piec. No a poza tym w zeszłym roku też tak o tej porze kupiłam 10 kilo i miałam te 10 kilo chyba aż do świąt, nie wiem czy do Bożego Narodzenia, czy nawet do Wielkanocy. Także mam kupione.
A po co kupować po 5 zł, jak można za 3 zł kupić, nie? Kupiłam dwie paczki wasabi, bo Dino promocja, nie wiem czy do dzisiaj, czy do środy jest wasabi. Ostatnio już kupowałam i ona mnie wychodzi tylko złotówkę drożej niż ta kawa, którą w Lidlu kupuję, która nam się już opatrzyła, ta najtańsza właśnie, 34 zł, nie? A tutaj 35 w promocji, bo normalnie to ona jest po 50 parę lubi być. Więc kupiłam 2 kilo, bo to już będę miała na długi, znaczy ja będę miała, my będziemy mieli na długi, długi czas, nie będę się musiała martwić, że kawy brakło. Tutaj mam ser Gouda, bo w Lidlu mi się tam zrobił jakieś tam losowanie coś i mi wyszło, że za pół ceny. No to wzięłam jak za pół ceny, czemu nie, nie? No, tu mam jeszcze z Lidla, nie, to jest z Carrefoura, 2 sery Camembert, już nie wiem co, skąd, ale masło znowu bez promocji, ale wzięłam jeszcze 2 kostki, tak żeby 4 były w domu, no bo u nas dużo idzie. W Lidlu kupiłam tą czekoladę gorzką, bo czasami mam ochotę coś takiego zjeść, to lepiej taką gorzką 85%. W moim Lidlu już nie było mąki migdałowej, ale pojechałam do innego i kupiłam. I mam tutaj za 8 zł za jedną, czyli 16 zł za pół kilo, gdzie w innych sklepach za 16 zł dostanę tylko jedną. Także oczywiście inaczej pakowana, ale wzięłam sobie tą mąkę migdałową, bo czasami do czegoś mi może być potrzebne, będę coś chciała upiec. A to jednak już jest połowę taniej, nie? No ja w ogóle wszystko na promocjach kupuję, a potem człowiek wydaje i tak masę kasę, ale jakbym to nie kupowała na promocjach, to bym jeszcze więcej wydała. Dzisiaj na przykład chyba w Lidlu była promocja na papryki, więc wzięłam chyba 8 zł, czy jakoś tak, wzięłam 4 papryki, może tam coś zrobię, coś na wzór leczo, coś takiego, bo mam tam kawałek takiej szynki, którą pokroję na grubą kostkę i będzie po prostu do leczo. Do tego kupiłam cebulę, a w Biedronce, zaraz to mi tu spadnie, zaraz. W Biedronce kupiłam po 2 zł chyba za kilogram był arbuz, a Monika tak ciągle kusi tym arbuzem z Biedronki, więc wzięłam taki kawałek, Wiki też bardzo lubi. No, wziąłem taki kawałeczek, bo w Lidlu na przykład jak chcecie kupić, to musicie kupić cały, oni tam nie kroją, a w Biedronce jest ukrojony. No i za 5 zł chyba, jeśli się nie mylę, czy mniej, nawet były ogórki takie ładne, takie jak mi się podobają, i w Biedronce były, a w tym na targu oni mają takie te całkiem malutkie i takie już troszeczkę zwiędnięte, więc wzięłam tutaj też ogórków. To jest jedna siata. Tu mam drugą siatę. W Dilcu też byłam po płyn do płukania, po pastę do zębów. W Carrefourze jeszcze też kupiłam Magi, bo to musi być, a nam się już skończyło to duże. My potem do tej małej butelki sobie wlewamy, żeby... No się lepiej wlewa niż taki, no takie na stół postawić, to by było śmiesznie, nie? No. Także Magi musi być, znowu na jakiś czas będzie. Tutaj mam wątróbkę tą z indyka, to będzie dzisiaj na obiad. Ta wątróbka. A Wiki ma tutaj 2 pałki, także, bo ona nie przepada za wątróbką. No i tak, tutaj mam utka po 4 z czymś z Biedry, 2 razy schab, bo nawet dosyć ładnie wygląda ten schab, więc wzięłam jeden, może będzie na kotlety, a drugi może nie wiem czy wezmę do wędzenia, znowu zobaczymy, na razie wzięłam 2 te schaby, a w tym w Lidlu jeszcze była łopatka
No to też wzięłam, bo to była chyba za 10 zł ta łopatka. No to też wzięłam za 9 albo za 10. Tutaj mam 1,5 kilo. No i też coś z tego wykombinuję. Nie wiem, czy na obiad, czy po prostu zrobię jakąś taką zmielę. Coś mi tak chodzi po głowie, takie coś zmielone mięso i taka pieczeń zrobiona w foremce, coś takiego, tak żeby do chleba było. Ale zobaczymy jeszcze. No i ostatnia siatka. Ojej, to już z targu i z Dino też. Więc tak, w Dino kupiłam tutaj takie śniadanie, bo na głodniaka pojechałam. Szynkowa kiełbasa wieprzowa, bo nam się już skończyły te wszystkie nasze wyroby, to na razie muszę im coś do chleba kupować. To tu mam szynkową, ona tak dosyć wyglądała fajnie. Facet brał całą długą. Tutaj mam troszkę takiej, ona strasznie miękka, pasztetowa, bo Zbyszek lubi pasztetową. Tu mam całą taką beskidzką. Nie wiem, po co oni to tak pakują. No i tak jest w tym. Pachnie fajnie. Już dawno takie kiełbasy szerokie nie mieliśmy. W ogóle to chcemy ze Zbyszkiem zrobić taką szeroką kiełbasę, tak do chleba, żeby była. Pewnie by prędzej poszła niż szynki, bo Wiki jak szynkę, to tak sobie. No. Także mamy tutaj tą kiełbaskę. Tutaj kupiłam 20 deko, a nie, nie, 15 deko czereśni na targu, na spróbowanie. I tak już w samochodzie sprawdzałam, słodkie bardzo. Ale by miała po 10 zł, jak gdzie indziej jest po 20 parę. No, trochę już podwiędnięte, ale no, żeby spróbować, mogę zawsze powiedzieć, już w tym roku próbowałam czereśni. No. Tutaj mam 0,5 kg truskawek, bo takie dosyć miękkie są, więc wziąłem tylko 0,5 kg. Prawdopodobnie będzie na co? Na koktajl. Z tym, że nie kupiłam maślanki. No. Mam tutaj taką całą kapustę białą. Jeszcze nie wiem, czy pójdzie to na obiady, czy na gołąbki, bo też mi gołąbki chodzą po głowie, także zobaczymy. Jeszcze sobie kupiłam taką dużą, grubą parówkę, bo mi przyszedł smak na grubą parówkę w Dino. To będę miała dzisiaj do śniadania. Na targu jeszcze kupiłam koper. Do tych ziemniaczków będą mieli, nie? No i 30 jajek. Dzisiaj tak nie wyglądało na takie bardzo duże. Ostatnio to się w ogóle nie chciały zamykać. No ale te małe nie są. No, także już teraz jestem głodna, bo już jest chyba 12. W pół do pierwszej jest. A ja cały czas jeździłam po sklepach. Za tą kawą byłam w dwóch Dino, bo do jednego naszego tu przyjechałam, to już tylko było puste pudełko. No mówię, dobra, to jeszcze jadę do tego Dino, co mam po drodze, jak do Wiki się jedzie do pracy. I tam było pełno jeszcze. Więc wzięłam, mówię, a dobra, bo chciałam jedną. Ale potem sobie myślę, no i co, i za chwilę znowu nie będzie. To wezmę dwie i to już będę miała może do końca miesiąca spokój z kawą. No, także tutaj mam 30 jajek, no ale tylko 10 wam pokazuję, bo to nawet jakbyście mi nie uwierzyli, że mam 30, to cóż z tego, nie? No, teraz to wszystko pochowam, będę musiała jeszcze do piwnicy skoczyć po ten do obierania, do skrobania ziemniaków, bo mi się nie chce skrobać, bo specjalnie wziąłam te malutkie, bo są dużo tańsze na kilogramie, 2 zł chyba tańsze na kilogramie. No, ale skrobać to bym się ich nie chciało. A tak do tej maszynki, znowu mi tam będzie stała ta maszynka, ale to im to raz, dwa pójdzie. No, będzie stała, aż już nie będzie młodych takich ziemniaków, nie? No, także dzisiaj jeszcze nawet nie byłam na spacerze z kluską. Teraz bym musiała iść z tą kluską. Tutaj taki bałagan się zrobił, no bo zakupy, jeść coś trzeba. I znowu chyba tych okien nie zrobię z tą, wiecie z czym, nie? No i to tak to jest. A miałam jeszcze na ogródek jechać, żeby popryskać te pomidory drożdżami, no ale no teraz to już nie będę jechała, bo nie będę ich w słońcu pryskać. Teraz się słońce fajne zrobiło.
No a później wieczorem też nie będę mogła tam jechać, także chyba dopiero jutro może. Jutro już na żadne zakupy nie jadę, także już teraz będę miała spokój z zakupami na jakiś czas, tylko potem ziemniaki czy coś tam dokupić i będzie, nie? No jeszcze dzisiaj też paliwa natankowałam, także nie ma źle. No, to by było na razie tyle. Teraz ja muszę tutaj ogarnąć ten bałagan. Wy tego nie widzicie, ale tutaj jest teraz wszędzie pełno. No. Dzisiaj kluska dzikuje. Jakby była pierwszy raz z domu wypuszczona. Szaleje, wszystkich zaczepia. No. Było pięknie słońce i teraz znowu jakieś chmurzko idzie. Tam jest przedszkole, dlatego takie krzyki. No ale byłoby bardzo smutno, jakby tak w ogóle dzieci nie było słychać, nie? No, lepiej niech one się wykrzyczą na przedszkolu, niż jak tak potem w domu. Wiadomo, że w domu też jeszcze ich potem siła rozpiera, bo takie dzieci odpocznie chwilę i już znowu może szaleć. No. Także tak, idę teraz właśnie z nią. Przyszłam z tymi zakupami. Tam nie, Krusiu, poczekamy jak tutaj troszkę skoszą. Bo tam ja nie chcę w tą trawę wchodzić. Tam jeszcze piękne niebieskie niebo, błękitne, takie chmurki. A tutaj coś tak ciśnie, jakby chciało padać. No. I tak. My idziemy. Anna już na przywitanie przy bloku była taka pani. No, w wieku może mojej Doroty, może młodsza nawet. Od razu musiała się dać wygłaskać. No i już potem dostała takiego powera. Jakśmy szły, to do każdego leciało. No na razie teraz tutaj nikogo nie ma i to chyba nie jest godzina psów. Także na razie mam spokój przynajmniej z psami. No, miałam iść na króciutki spacer z nią, ale z nią się nie da iść na króciutki taki spacer, bo ona, widzicie, jak szaleje. Także wykorzystam to, że jeszcze nie pada. Pójdziemy tam dookoła, to jak zawsze. A dzisiaj ale żadnych ziół, nic nie będę zbierać, bo nawet nic nie wzięłam. Tylko po prostu obejść, żeby ona się troszkę zmęczyła, żeby też miała troszeczkę tego spacerku. No i potem dalej. Nie pokazuję wam się teraz dlatego, że nie dlatego, że źle wyglądam czy coś. Wyglądam jak zawsze. Ale po prostu musiałabym tą rękę wyżej potem podnieść, bo tak to byście dziurki w nosie widzieli. Nie lubię takiego ujęcia. No a tak mogę mówić, pokazywać wam świat. Tam pięknie się przebarwiają te drzewa, nie? Znaczy się one są, jedne są takie czerwone, a drugie są normalnie zielone i ładnie to wygląda. I te trawy pięknie to wygląda, gdyby to by mogli tak zostawić. Tylko tak metr od chodnika po każdej stronie, żeby było skoszone, żeby jednak pieski jednak się załatwiają, nie? Nie wszyscy też zbierają te odchody. I często właśnie ostatnio widać na chodnikach. My tutaj mamy o woreczki i paznokcie do pomalowania znowu. No ale nie wszyscy też noszą. No. Także tak jak przyjdę, to będę musiała ze śmieciami lecieć. Nie będę czekać, aż wieczorem ktoś przyjdzie do domu i pójdzie z nimi. Do piwnicy bym musiała iść po tą maszynkę do skrobania ziemniaków. Mam nadzieję, że ją od razu znajdę. Bym mogła poczekać wieczorem, niech mi tam Zbyszek pójdzie albo Wiki. Wiki sama by nie poszła. Zbyszek jakby poszedł, to by tego nie znalazł. Bo zawsze tak szuka, żeby nie znaleźć. No. Przyszedłby i powiedział, że nie ma. Auć. A ja po prostu wiem, że do jakiegoś kartoniku to z workiem wkładałam i będę szukać tak długo, aż to znajdę. Tam aż tak dużo do szukania nie ma. No. Teraz jak grzeje to słońce, rano jak nie umiałam się długo obudzić. To znaczy się nie, że się nie umiałam obudzić. Chodź, Krusiu, idziemy tutaj. No tu idziemy. Po co tam tymi chodnikami, jak możemy iść? Tylko czekaj, teraz autko jedzie. No, czekaj, zaraz będziemy szli. O, nawet prosto jechało. To chodź, idziemy. Chodź. Idziemy tutaj. Ty tu lubisz chodzić przecież. No.
Idzie na ogródki, a ja dzisiaj nie mam czasu na ogródek. Tamto zrobię, co wam mówiłam. Zrobię sobie jedzonko. No i zobaczę, co potem będę robiła. Czy pójdę, co zrobię z tymi oknami. Nie zależy też, na co mi starczy czasu. No, to my na razie idziemy. Zobaczymy się prawdopodobnie już znowu w domu. No i jestem już trochę późno, tutaj przychodzę na to pożegnanie dnia. Nie rozsiadam się w kuchni, mam nadzieję, że tu mnie troszkę jeszcze będzie widać. Już teraz to chyba słońce zachodzi. Jak widzieliście przed chwilą, taki piękny zachód słońca, jak jechałam, wracałam do domu. Pięknie, no nie mogłam się oprzeć. Dobrze, że na światłach stałam i mogłam to sfilmować kawałeczek, no bo jak tak jechałam, to tylko te chmury widziałam, a jak się zatrzymałam na tych światłach tam, to mnie tak aż coś tutaj oślepiło i to słońce było. Pięknie to wyglądało. Nie wiem jeszcze, jak to wygląda w aparacie. Mam nadzieję, że to mi się nagrało, bo nawet nie sprawdzałam. Ja dużo o tym mówię, a może tego nie być. Mam nadzieję, że to tam jest. No. Ja byłam właśnie, o, tu znowu te kwiatki, ja byłam na spotkaniu parę godzin u koleżanki, także pozdrawiam, ona już, ta koleżanka już wie, o kogo chodzi, no, także mile spędziłam czas, oczywiście się nagadziać nie idzie, dzisiaj stwierdziliśmy, że zaczynamy 100 wątków i nic się nie kończy, bo się nie idzie nagadać, tak. No, ale jakoś nam to poszło do następnego razu. Coś tam szybko jechało. Także się troszkę przełamałam i tu tam szybkiego ruchu drogą jechałam, ta, która prowadzi do autostrady, ale to jeszcze nie autostradą. Tu jak ktoś jest ze Śląska, to ósemki się mówi na tą drogę prowadzącą do autostrady na Gliwice, na ten. No to dosyć szybko i ta droga słynie, znaczy słynie. Ja ją kojarzę z mnoga wypadków. Co chwilę na ósemkach i na czwórce są wypadki. Dzisiaj wiem, że było też parę wypadków na A1 gdzieś w pobliżu. Także jak to się słyszy, to człowiekowi skóra cierpnie. Ale jak jechałam, to było spokojnie, fajnie. Bo ja już jechałam po południu, no to już nie było takiego ruchu. Jak wracałam, to tym bardziej. Także fajnie spędziłam czas, popołudnie. Nagadałam się, no i teraz przychodzę do was. No i wiadomo, że nie mogę wam mówić to, cośmy tam gadali. No. Ale dzisiaj miałam w ogóle taki dzień, ciągle w biegu. W końcu po Wiki nie jechałam. Wiki mi powiedziała, że ona sobie zajdzie, jest jasno, jest ciepło, nie pada. Ona sobie zajdzie do domu, a ja mam jechać tam to spotkanie z koleżanką. Także Wiki wróciła do domu. No jest teraz długo jasno. I co za tym idzie, też długo ludzie sobie chodzą po prostu. Spacerują. To nie jest tak, że się idzie po ciemku gdzieś na odludziu. Tak całkiem, nie? No. Także mogłam sobie tam pojechać. Potem się tylko dowiedziałam, że Wiki jest już w domu. No, oczywiście ja się też muszę zameldować, że ja dojechałam. To nie jest tak, że ja wszystkich sprawdzam, ale ja też potem daję znać, czy ja dojechałam bezpiecznie. Zwłaszcza jak się bardzo denerwuję, że gdzieś tam mam jechać. A tym bardziej, że ja dzisiaj pierwszy raz do tej koleżanki jechałam do Domciu. Także musiałam sobie wbić tą lokalizację. To znaczy, jechałam z gadającą babą
w telefonie. Jak ja to mówię. Na jednym rączku ona się zaspała i mi tam nie powiedziała na czas. Ja tak kojarzyłam, ale na zły pas wjechałam i musiałam już się cofnąć. Już tamte strony kojarzę, także zajechałam bezpiecznie, no i też się zameldowałam do domu, do Zbyszka, że ja jestem na miejscu, że dojechałam cało i zdrowo. No, także te znowu robią kółka i wrzeszczą, jakieś takie chmury się zbierają i chyba już był ten zachód słońca, nie wiem, która to jest godzina. Po 9:00. Nie pamiętam, jak ja wam tam czytałam, o której jest zachód, a o której jest zmierzch. No, także nie wiem dokładnie, już nie pamiętam. No, ale już niedługo będzie się robiło ciemno, także chciałam zdążyć jeszcze się tutaj nagrać. Mam nadzieję, że co? Że coś ciekawego wam powiem. Miałam temat ciekawy, ale chyba to sobie zostawię na jutro do południa, dlatego że już teraz tutaj coraz ciemniej. Jak ja się rozgadam, to będzie całkiem ciemno. Poza tym ja lubię na takie tematy gadać, jak jestem całkiem sama. Być może jutro na ogródek podskoczę, chociaż nie wiem, jaka jutro ma być pogoda. Ale jak nie na ogródek, to w domu się nagram. Nie będę sama, to sobie mogę tutaj dyskutować z wami. A tu mam teraz wodę. Teraz to już mam tylko wodę mineralną. Znaczy się mineralną, gazowaną. Teraz mi się wydawało, że jest tęcza, ale nie. To tylko te chmury w jednym miejscu są takie jaśniejsze. Dobrze, że mam to światło tutaj, nie? Bo to mnie troszeczkę jeszcze tutaj rozjaśnia, nie jest tak całkiem szaro, szaro-buro. No, niby miało być ciepło, no tu już ktoś znowu przyszedł. Jak ja tylko gadam, to ona już tu jest. Już tu jest. Mamuni nie było tyle czasu, nie? No, a ja miałam taki troszkę zabiegany dzień, bo z tymi zakupami. Jeszcze potem z Klusią na spacerku obiad zrobiłam, nie pokazywałam wam, no bo już nie było czasu, ale ziemniaczki młode oskubały się same. Wiadomo, że tam potem trzeba jeszcze troszkę oczka powyciągać. Jutro wam pokażę tą maszynkę, bo większość ludzi, którzy są na tym kanale już od dłuższego czasu, to wiedzą, widzieliście to, ale jest dużo ludzi nowych, to wam też pokażę. Może sobie coś takiego kiedyś sprawicie. Bo to fajna rzecz jest, a zwłaszcza jak jest dużo ziemniaków do skrobania, tych młodych, nie? No, także ziemniaczki, wątróbka, ta z indyka, wiki miała pałki, no i mizeria była. No i jeszcze mam ten barszcz, ten, jak on się nazywa, ta botwinka, ja tam dzisiaj dolałam jeszcze ten barszcz, przejdziemy przez cały tydzień jeść. Coś smacznego robi. Cebulkę smaży. Do tej botwinki dodałam dzisiaj jeszcze. Jeszcze miałam tutaj taki fajny, dobry zakwas. Bo ten wczorajszy był taki jakiś dziwny. A dzisiaj taki kwaśny. Bardziej kwaskowaty zakwas dolałam. No i już tylko tak spróbowałam. Już nie jadłam, no bo ja dzisiaj później jadłam moje śniadanie, bo jadłam koło 3:00 i to nie jadłam już tej zupy, a już po tym jak chciałam jechać, to też nie chciałam się za zupę brać, żeby mi się tam potem co nie robiło, wiecie. No. A teraz już o tej porze jeść nie będę. Jutro sobie zjem tą botwinkę z jajkiem może. Też będzie nieźle, nie? No jutro sobie też te mięsa podzielę, które dzisiaj pokupowałam. Także w lodówce mam, w takim dosyć chłodnym miejscu. W lodówce zazwyczaj jest chłodne, ale w takim naprawdę, że się zimne jest, to się temu mięsu nic nie stanie i będę sobie to dzieliła. Tak sobie myślę właśnie, żeby tą łopatkę, którą kupiłam, żeby zrobić z tego taką pieczeń rzymską, coś takiego, tak na chleb, żeby było, nie? To wiecie, tu nie muszę kupować znowu tam jakiś szynek czy czegoś, a to znowu coś innego jest niż to, co do tej pory. I może by się to zjadło. Nie wiem, czy dam do tego jajko do środka całe, no bo to wtedy chyba za długo nie może stać, nie? Dajcie znać.
jak robicie, czy robicie zawsze z jajkiem, czy tylko samo, to podejrzewam, że mi wyjdzie na parę foremek, to może w jednej, bo one są malutkie te foremki, może w jednej foremce z jajkiem, tak na już, a w tych innych bez tego jajka, nie? No, bo chodzi o to, żeby to się szybko nie popsuło. Także zobaczymy. Coś tam będę jutro kombinowała z tym. Jutro też chcę na działkę skoczyć, bo znowu na śmieci bio, na kompost. A poza tym miałam opryskać te pomidory, nie? Pomidory opryskać, podlać we folii, zobaczyć jak co rośnie. No i tak. Czy coś zdążę zrobić, to nie wiem, bo wszystko zależy od tego, jaka będzie jutro pogoda. Dzisiaj niby tylko zrobiłam zakupy, obiad. No i ze śmieciami byłam. No. Mogłabym czekać, żeby to Wiki wyniosła, ale ja to chciałam już wynieść, bo mi to tam śmierdziało. Wyniosłam to, jeszcze sobie poszłam do sklepu, do naszego Carrefoura, bo wtedy nie mówiłam, że nie kupiłam maślanki. A trochę tych truskawek kupiłam, no to będzie i do tej, do mizerii maślanka potrzebna. Także kupiłam jeszcze dwie maślanki. Tak jak poszłam ze śmieciami, to miałam ze sobą telefon, nie? A że telefonem teraz wszystko można, prawie wszystko można załatwić. Także od razu sobie zapłaciłam. Nie, i tak to w ręce przyniosłam, także parę rzeczy tylko. No i nie musiałam się samochodem ruszać. No i to tak zszedł ten dzień. Nie wiem, czy ja jutro, kiedy ja w ogóle dojdę do tego, żeby te siatki na okno założyć. Nie wiem. No, w czwartek też mnie nie będzie większą część dnia. Także też zobaczymy, jak to wszystko się będzie układało. Nie mogę nic planować za bardzo, no bo nie wiem. A teraz będę musiała już kończyć. Także dziękuję serdecznie za ten czas poświęcony na mojego vloga. Wszystkim wspierającym dziękuję i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa, do jutra. Pa!